Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Auto Krytyk, poradnikowo-technicznie. Kontynuacja odnośnie golarek. W poprzednim odcinku opowiedziałem co nieco o mojej historii z golarkami elektrycznymi, prawie 30-letniej Philipsa, rotacyjnymi. Teraz w tym odcinku chciałbym powiedzieć o golarkach foliowych versus rotacyjne, czyli jaką golarkę wybrać, jakie są zalety, wady obydwu systemów. Obydwie te golarki miałem, więcej mam golarek rotacyjnych. Przez dłuższy czas miałem dwie golarki bodajże foliowe, jedną jakąś starą kilkanaście lat temu. Jedna golarka jakaś była też Brauna, prosty model. Obydwa systemy golarek, tutaj mamy system rotacyjny, oczywiście z trzema kółkami Philipsa, to są najbardziej znane firmy, w przypadku foliowych to oczywiście Braun, ale także Panasonic, tam Remington, foliowych, rotacyjnych, z tych największych takich firm. Co można powiedzieć o zaletach golarek rotacyjnych? Na pewno trwałość ostrzy versus foliowe jest na pewno dużo większa, trwałość ostrzy jest, głowic tnących. Ja na przestrzeni tych 30 lat używania prawie tych golarek, czy to w rodzinie, czy ten, to żadne głowice nie były wymieniane praktycznie. Ostatnio tylko naostrzyłem ostrze w tych najnowszych praktycznie golarkach. Dodatkowo są one, na pewno zaletą rotacyjnych jest to, że zbierają one włosy lepiej rosnące w różnych kierunkach i musimy wykonywać ruchy okrężne po szyi, po tutaj twarzy. Raczej są one przeznaczone dużo łatwiej, też tną dłuższy zarost, aczkolwiek ja powiem, może też jakiś film będzie nagrany, bo to jakiś cykl będzie na pewno tych filmów odnośnie golarek elektrycznych. Na pewno tutaj w przypadku golarek tną rotacyjnych łatwiej tną włosy w różnych kierunkach. No i ten ruch okrężny, aczkolwiek też ruchy prawo, lewo, góra, dół, także jak najbardziej można wykonywać tymi golarkami, nie ma problemu z tym. Co do wad, no niektórzy tutaj narzekają na długość cięcia, aczkolwiek to wszystko też zależy na przestrzeni lat. Te głowice tnące się zmieniały, podwójne, potrójne głowice były, także rzędy ostrzy w tych okrągłych głowicach mogły być jedne, dwa, nawet trzy w tych, najlepszych golarkach gdzieś sprzed kilkunastu lat były takie głowice. Najczęściej w golarkach teraz no to jednorzędowy układ nożyków. Na długość cięcia, aczkolwiek mi się wydaje, że to jest kwestia indywidualna, tą golarką spokojnie też można się ogolić na zero i nawet głowę można golić, są one dosyć wytrzymałe, ja dłuższy czas nawet głowę goliłem całą tymi golarkami, nie było żadnego problemu. Co do golarek foliowych, to na pewno zaletą jest bliskość niby cięcia, dużo gładsza twarz po ogoleniu, aczkolwiek to też jest kwestia indywidualna. Tutaj część systemów, oczywiście im droższy model golarki, tym bardziej radzi sobie z włosami rosnącymi w różnych kierunkach, czy to na szyi. Tańsze podstawowe modele mogą tych włosów zarostu nie zbierać w przypadku golarek foliowych. Co do wad, no tutaj zaletami na pewno jest to, że to jest bezpieczne cięcie, zarówno w przypadku golarek rotacyjnych, jak i foliowych raczej się nie zatniemy. Co do wad golarek foliowych, myślę, że taką największą wadą, gdzie użytkownicy, którzy gdzieś tam używają, jest to, że to też wiąże się na pewno na przestrzeni lat, że zmieniane są materiały, z których są zrobione folie czy noże, że dosyć szybko niestety albo ulega przedarciu ta folia z zewnątrz, to wynika z samej budowy tej golarki, że ta folia jest dużo cieńsza niż w przypadku golarek rotacyjnych. No i ostrza, które jeżdżą po tym, niestety mogą wytrzeć, tą zrobić się dziury i niestety nawet sami producenci zalecają wymianę tej folii po co rok, co 12 czy co 18 miesięcy. Ostrzy też najczęściej też co od roku do 2 lat, w zależności od producenta, modelu, golarki. I niestety te wymiany ostrzy nie są tanie, często jest to 50-70% ceny golarki. Często jest tak, że nie opłaca się nawet wymieniać, tylko lepiej kupić nową golarkę. To wszystko zależy też od używania golarek foliowych. Niektórzy narzekają też, że golarki foliowe się bardziej nagrzewają. Ja miałem taką golarkę, ale też przez krótki czas. Na pewno jest to częściowo prawda, że bo tutaj mamy większe tarcie, powiedzmy w przypadku ostrzy. Działania takiej golarki musimy ją też najlepiej smarować co jakiś czas, czy po umyciu, wypłukaniu ostrza, zarówno jak i folię. Na pewno no, dużą zaletą podstawową jest to, co powiedziałem, że długość cięcia jest najczęściej to tak, że te golarki mają golą bardziej na gładko, aczkolwiek no, tu są zdania podzielone. Ja często w przypadku golarek rotacyjnych możemy podmieniać noże z różnego typu i te golarki też na przestrzeni lat są udoskonalane, są zmieniane typy ostrzy z prostych na takie w kształcie litery V w najnowszych golarkach, na przykład Philipsa. Podwójne też ostrza w najdroższych golarkach. Zmieniane są prędkości też oczywiście wirowania. To jest też tak, że im nowsza golarka, tym ta trwałość zazwyczaj jest też mniejsza obydwu typów golarek, także tutaj to jest kwestia indywidualna. Ja zawsze polecam najlepiej wypróbować obydwa typy, każdy ma inną skórę i zobaczyć jak sobie radzą obydwa typy golarek, czy to rotacyjnej, czy foliowej na naszej twarzy i wybrać tą, która mniej podrażnia, czy bardziej lepiej tnie. Ja używam rotacyjnych golarek od tak jak powiedziałem, od prawie 30 lat. Ta najstarsza ma gdzieś tam kupiona w 90 latach. Golarka Philipsa działa do tej pory. Gdzieś tam też używałem golarki foliowej, zwykłych żyletek gdzieś tam w międzyczasie, ale to się raczej nie sprawdzało. I zostałem przy tej golarce rotacyjnej. Tutaj co do kosztów, golarka rotacyjna, foliowa, myślę, że to koszty są porównywalne, aczkolwiek golarkę rotacyjną tych najlepszych producentów możemy kupić według mnie taniej, ten najprostszy model, nawet taki jak ja tutaj mam, on był gdzieś tam kupiony za 2 lata temu za 139 zł bodajże, to jest akumulatorowo sieciowy, a w przypadku foliowych no tutaj te ceny są większe. Wynika to też z budowy, z kosztów produkcji, najprawdopodobniej z noży. Także tutaj warto się przyjrzeć. I my oczywiście golarkę rotacyjną możemy kupić i za prawie 2000, czy tam za 1500, te najnowsze modele z serii 9. Tak samo w przypadku foliowych golarek Braun 9 Series Pro. Im wyższy model, tym ta technologia jest oczywiście lepsza, szybka prędkość silnika, lepsze ostrza. I budowa głowicy też, to wszystko ma oczywiście powodować jak najlepsze golenie. Ja na pewno przy golarkach elektrycznych zostanę. Tutaj na razie jest wybór rotacyjnych golarek, aczkolwiek też zastanawiałem się nawet niedawno teraz, czy nie spróbować jakiejś golarki foliowej. Z tych najnowszych modeli tutaj jest kwestia indywidualna tego, która lepiej nas będzie cięła. Nie da się tak naprawdę określić. Zalety, wady przedstawiłem takich golarek. Tak naprawdę to każdy powinien kupić nawet podstawowy model jednej golarki, drugiej golarki i zobaczyć jak. Warto też zauważyć sprawę, myślę, że to w innym odcinku nagram, jak się golić golarką elektryczną, żeby miało to sens, powiedzmy, bo część ludzi w ogóle nie wie, na jakiej zasadzie też działa golarka elektryczna i często widzę zdjęcia gdzieś tam poparzonych szyi, twarzy, gdzieś tam wyskrobanych czy zeskrobanych, pociętych przez golarkę elektryczną. To też jest dosyć ciekawa sprawa. Myślę, że taki film też będzie nagrany przeze mnie. Także to by było na tyle w tym odcinku odnośnie wyboru golarki elektrycznej, foliowej czy rotacyjnej. Tutaj zalety, wady. Każda z tych typów ma swoje zalety, wady. Cena. Tutaj warto porównać podstawowe modele, za ile możemy kupić i wybrać. Nawet kupując, nie wiem, jednocześnie czy po kilku latach, powiedzmy, zmienić model i zobaczyć, jak się goli jednym czy drugim typem, żeby mieć porównanie na swojej twarzy, dlatego że nie ma co komu polecać, co kupić tak naprawdę, bo to, co już powiedziałem, że to wszystko jest kwestia indywidualna, naszej wrażliwości też skóry. Często jeden typ golarki nie będzie nam pasował, a na przykład rotacyjny, a foliowy nam będzie pasował i na odwrót. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.